POV, jesteś własną matką. Wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Merymy, a to jest pierwszy odcinek gry Tekken Tag Tournament. Tym razem przechodzimy, że tak powiem, generacyjnie do góry. Teraz już nie jest gra z PlayStation 1, teraz jest gra z PlayStation 2, którą ja ogrywam na PlayStation 3. Gra Tekken Tag Tournament w HD. Moi kochani, Tekken Tag, jak sama nazwa wskazuje, opisuje nam, że będziemy walczyli w parach. To będą pojedynki 2 na 2. Więc tutaj ponownie będziemy spędzali większość gry na arcade mode i jeden tryb... Kurwa, halo. Gro, ja nie chcę nam go, kurwa, won mi stąd, nie mogę tego przewinąć. Mogę. I wszystkie odcinki prawdopodobnie to będzie tylko arcade mode, a na sam koniec sobie odpalimy chociażby Tekken Bowl, Survival i resztę tych trybów. Może bez versus battle, bo grę nagrywam, jak mówię, z PlayStation 3. Tutaj troszeczkę jest... opóźnienie, jeżeli chodzi o obraz i dźwięk, więc myślę, że jakbym miał kogoś jeszcze męczyć taką grą z takim opóźnieniem, to nie byłoby to moralnie zbyt dobre. Boże święte, jak ja tego nienawidzę. Dobra, arcade mode. Moi kochani, wybieramy dwie postaci teraz. Wybieramy dwie postaci. Oczywiście każdą postać trzeba będzie tutaj ograć, więc pierwsze dwie to będzie Kunimitsu i Kazuya. Później zagramy sobie Bruce'em i Kumą. Później zagramy Jackiem 2 i Liam. I teraz tak, co prawda każda z tych postaci ma swoją oddzielną fabułę, każda z tych postaci ma swój oddzielny ending, ale są one tutaj bardzo tak po łebkach zrobione, bardzo na odpierdol i naprawdę nie wiem, czy jest sens tracić czas. Możemy ewentualnie zawsze tą ważniejszą, ciekawszą postać wybrać jako pierwszą, w tym przypadku Kazuya, a to mniej ciekawą typu Kunimitsu jako drugą. No i 2 na 2, ponownie jest 8 chyba walk i 9 bossowa, zaraz zresztą sobie przypomnimy to wszystko. Tag battle. Zaczynajmy, dobra. Grę przychodzę na poziomie łatwym po prostu, żeby... Poza tym, że już mamy takie duże opóźnienie, że naprawdę ja już tutaj napierdalam Battle Smashing, a on jeszcze stoi, no to... Nie chciałbym na poziomie jakimś cięższym się bardziej męczyć niż normalnie. I teraz tak, jednym przyciskiem możemy tutaj sobie postaci zmieniać, jest to L1 domyślnie. Możemy robić jakieś ciosy w dwie postaci, w sensie jak tam w odpowiednie klawisze wciśniemy. I walka się kończy, kiedy tylko jedna z postaci padnie. Ta druga może jeszcze mieć w całe HP, ale jeżeli to jedno już tak pokonamy, no to wtedy, że tak powiem, cała walka jest out. Tu głównie chodzi o to, żeby ta jedna postać padła. Dobra, Lee trochę wyskoczył. Nie, Lei, nie Lee. I jeszcze dzisiaj nam się pojawi w odcinku. No i w tej części, to jest jako, że to jest spin-off, są wszystkie postaci z Tekkena jedynki, dwójki i trójki. Poza Gonem chyba. A, jak dostaniemy duży wpierdol jedną postacią, to w drugiej się właśnie świeci na czerwono całe życie, całe HP. I wtedy, jeżeli ją wyciągniemy, to albo ma ona właśnie możliwość zrobienia jakichś ciekawych ciosów, takich, no, trochę bardziej, że tak powiem, spektakularnych i przeważnie na dwie postaci, że tak powiem, przewidzianych. Albo po prostu zadaje podwójne obrażenia tam przez chwilę. Takie, że ciężko je chyba zablokować, co jest, pamiętam. Gra się strasznie zacina. Ale dobra, już jest trochę lepiej. Oj, kurwa, widziałem, co on robił. Ten cios, gdyby wszedł Ganjakowi, to by mi zabrał całe HP. No, Shouyu, ja w ogóle nie zwróciłem uwagi, że ja z tobą walczę. Dobra, Kazuya tutaj się nie pierdoli, jeden cios i załatwione. To jest, dobra. O, mamy teraz Jun i Prototype Jacka. To jest o tyle ciekawe, że przecież Jun i Kazuya, no to jakby ten, no. Zobaczymy, kto kurwa wygra. Zobaczymy, czy wygrało zupa jest zasłona, czy wygrało silna, niezależna kobieta. Zobaczymy, czy jest patriarchat, czy matriarchat w świecie, w Tekkena.
To nie jest zwykła walka, to jest walka kobiet z mężczyznami, to jest walka o równość płciową, o kurwa, takie rzeczy, że nawet wymówić nie potrafię. Dobra, Jack, zmieniaj się, kurwa, bo to nie twoja walka. Oho, właśnie to jest to, co mówiłem. To jest to, co mówiłem, czyli te takie podwójne... I dawaj ją! No kurwa, Jack, dobra, chcesz spier... Dostaliśmy w pierdol. Dostaliśmy kurwa w pierdol, a to wszystko jest wyłącznie dlatego... I mógłbym powiedzieć, że okej, to jest przegrana walka patriarchatu, ale nie! To jest walka Kazui z Jun, a się wpierdala jakiś kurwa Jack. Kukolt zajebany, simpiarz pierdolony i oj, rozpierdolił całą walkę. O, tak właśnie to powinno wyglądać. Kutasie parchaty. Dobra, Kazuya, zniszczysz ich obu. Nie będzie Jack pluł ci w twarz. No, trudno, dostaniecie w pierdol. No niestety, walka została nierozstrzygnięta, ale wierzę, że jeszcze się nam to uda. O kurwa! Ja pierdolę, Julia, ty kurwa nie masz po co wstawać. Ja przecież się zabiłem! Nie wiem, z kim ona tam wyszła w parze, chyba z Eddie, ale Eddie nawet nie wie. O kurwa, mamy ogra. Mamy ogra, kochani. Ogr jest tutaj tak samo chujowy jak w trójce, więc nie ma się co go kurwa obawiać, ale mamy ogra. Dobrze. No jak Irwie. Dobra, Jack dwójka, twój prototyp ziomek mnie wkurwie, więc zostaniesz za niego po dupie. To ktoś musi. A niestety jesteś szczęśliwym, bądź bardziej nieszczęśliwym zwycięzcą tej loterii. Okej, to ci się udało. Okej, to ci się wkurwa udało, ale mi tym bardziej. Mi jeszcze bardziej niż mogło ci się wydawać. Heihachi i Yoshimitsu. W stage'u siódmym, nie wiem czy w stage'u ósmym, nie wiem czy tu nie ma jeszcze jakichś sub-bossów, bo na pewno są sub-bossowie w Tekken Tag Tournament 2, bo taka gra również wyszła. Okej, to poszło dosyć łatwo. No nie, tak to easy jest całkiem easy, chociaż przejebałem jedną walkę, bo chciałem się bawić. Nie, to jest 8 walk tylko, to jest już final stage. O, ja cię kręcę, dobra. Round 1, tak. Tutaj jest walka z runami, że tak powiem, bardziej. Już tylko jedna walka i nara kończymy. Dobra, Kuni, wchodź. Dawaj, na kurwie. Dobrze. A, bo tu Unknown, czyli ten boss nasz główny w tej części. Chyba jemu właśnie się przede wszystkim życie szybciej kończy. A, kurwa. A żeby to się tak zajebiście udało, to musimy nawet ten czerwony pasek, który właśnie służy do regeneracji jakby życia, też zbić. No i kurwa końcówka, no. Tak jest, udało się. No i jakiś ending będzie pewnie, nie? Aha, mamy powtórki wszystkich... A, to ja dobrze pamiętałem w poprzednim odcinku tego... Jak to się nazywa? Boże... No, takie na trójki, jak graliśmy wtedy w parze. Że było w jednej części właśnie, kurwa, ten... Takie powtórzenie tego wszystkiego. Zajebiste to jest. Dobra, nie było chyba jakiejś spektakularnej wygranej, więc możemy to w sumie pominąć. Czy tu nie będzie endingów? Nie... Będzie. Aha, spotkanie ojca z synem. Kurwa, Kazuya, jak ty wyglądasz?
Właśnie o to mi chodziło. To jest w ogóle do wyjebania te wszystkie endingi. To... I mamy koniec. Mamy teraz kurwa menu główne. Dobra, pierwsza walka tej serii zrobiona, więc dzisiaj jeszcze myślę, że... No myślę, że całą górę zrobimy. Tak, to jest całkiem dobry pomysł, Matinio. Wiem, wiem, bo to ty na to wpadłeś. No wiem, nie mów tego głośno, tak. Więc zrobimy teraz Bruce'a. Bruce Irwin. Aha, no tak, przecież jest Kuma i Panda. Więc zrobimy najpierw Kumę, a później Kumę i Jacka. Ja pierdolę, ale to będzie wymyślania. Dobra, zrobimy Kumę i Jacka. Tak? Albo może zrobimy Bruce'a i Jacka i zrobimy Kumę i Pandę. Ho. Dobre. No i Lee, zostaniesz sam kutafonie. Dobra, Jack. Dobra, robimy jednak taką walkę. Lee damy do jakiejś postaci, która też ma dwa warianty. Tylko nie wiem, kto tu może mieć dwa warianty. Chyba ten pingwin. Nie pingwin, kurwa, co ja pierdolę. Jak się te zwierzę nazywa? Te z torbą. Kurwa, kangur! Ja pierdolę! Kangur, słowo takie istnieje i ja zapomniałem o jego istnieniu. A bardzo potrzebne mi to było. Dobra. Dźwięk idzie pierwszy, to jest kurwa... Mówię, no, wkurwiające. Jeszcze ten śnieg jak pada mi tak wszystko tutaj... Obraz troszeczkę chujowo działa. No dobra. Ich gewinnen. To czujnie. Tag battle. Dawaj go, dawaj go. Kurwa, prosto, dobrze. Bruce, ja pierdolę, ja ciebie lubię. Znaczy, lubię tobą walczyć, ale nie przeciwko tobie. Wtedy jesteś jedną z bardziej wkurwiających postaci. Dobrze, pięknie. Kurwa, chuj pięknie. Są niszczenie, moi mili. Są moi mili niszczeni oni. Kuimitsu i Roger. Roger, właśnie ty chyba masz Alexa i Rogera w sobie. W sensie dwie postaci. Powinieneś mieć przynajmniej. Yo, podwójny cios to był, czy ona jeszcze wyjebywując się dostała obrażenia? Błagam, żeby to była racja, bo jeżeli to jest prawda, no to jest kurwa śmieszne w chuj. No i dobra, kolejna walka, lecimy dalej. Devil i Gun Jack. Kurwa, to jest tyle Jacków. Prototype Jack, Jack 2, Gun Jack. To jest naprawdę jedna wielka jebana mieszanina postaci. Ten Ganjak dostał zdecydowanie więcej ciosów, no, w porównaniu do Tekken 3. Tekena 3. Dobra, Jack, ty go teraz ponapierdalaj. Wal go jak konia. Dobra, dawaj go. No, łatwo poszło. Devil na walce czwartej, no to nie mogło być ciężkie. O kurwa, co za para, Heihachi i Jin! Mój kurwa Boże. Patrząc na to, jak się skończył Tekken 3, no to... Czy w sensie fabularnie, no to... Ciekawa para, nie powiem. Teraz po tych trzech częściach Tekkena już fabularnie naprawdę można dużo... Mogę sobie na dużo pozwolić. Co ja kurwa zrobiłem za pirueta? Bo dużo się rzeczy właśnie jakby wyjaśniło, dużo rzeczy też właśnie jest otwieranych. Jakieś konflikty tu kurwa rodzinne, Mishimów i Kazamów. Kto jest czyim synem, ojcem, bratem, żoną i kochanko. To wszystko już jest jasne. Bardzo się dobrze bawisz, kurwa, kutafonie. Huarang i Julia. Julia ostatnio tak najebałem, że nawet nie była w stanie się zmienić z inną postacią. Spróbujmy, czy da się nam też i teraz. Dzisiaj tak tutaj, bardzo proszę. Julia dostanie taki wsążny wpierdol. No kurwa, no niestety zmieniła się. A bo to jest też Michelle, trzeba pamiętać. Kurwa, zapomniałem.
A Michelle niestety źle się zapisała w mojej historii. Zarówno przez tykę na jedynkę, jak i dwójkę. Gorzej przez dwójkę, ale już mniejsza o to. Lej i prototype Jacek. Kurwa, idzie nam szybko. Chyba będziemy robili po cztery walki, cztery jakby arcade'y jednego odcinka. Chyba, że będzie kiedyś jakieś zacięcie tak zwane. Dobrze, kurwa, ładnie nam to idzie. No to, to już nieładnie nam idzie. Dobra, zmiana. No kurwa, Jacki, wytłumaczcie sobie coś. Kurwa, jeszcze... Dobrze, właśnie chciałem powiedzieć, dmuchnąć na niego, czy coś się przewróci i mamy wtedy wygraną. Wygrana jest nasza. Final stage. Round one, dawaj ją. Dawaj, teraz my ją walimy na pizdę. Unknown ma ruchy Jun Kazama, nie bez powodu. Raczej jej fabuła, w sensie Unknown, się lepiej wytłumaczy w Tekken Tag Tournament 2, czyli w chuj wie kiedy my to będziemy nagrywali. Ale ciekawa jest to koncept na głównego bossa, nie powiem. Ja jestem... Kurwa, właśnie, ona ma też ciosy innych postaci, tutaj już huarangiem zalatywała. Tym jego ciosem specjalnym, który zabiera prawie cały HP. Dawaj, kurwa, pizdę na pizdę. O! Kurwa, aż mi się niedobrze zrobiło, co to było do chuja? O, teraz jest kurwa jebaną Kunimitsu. Kolejny raz Lukikiem ją rozpierdalam. No i dobra, mamy kolejną parę za nami. Poszło szybciej niż chyba przy pierwszym razie. Jaka muzyka, ja cię pierdolę. Dobra, loading. Nie chcemy tego, nie chcemy napisów, chcemy ending. Pokażcie, co on tutaj zrobi. POV, jesteś własną matką. Jesteście kurwa patologią jebaną, ja nie wiem co wy kurwa robicie tutaj, dobra. Arcade, lecimy nie Jinem, tylko kurwa Kingiem i tym drugim typiarzem. Typiarką w sumie, bo lecimy i... Czemu powiedziałem Kingiem? Kurwa Kuma i Panda. Nie mogę? O do pizdy, no dobra, to robimy miesza... No dobra, to chuj, to nie robimy tak. Jack był... No to Lee. Najwyżej później zrobimy sobie pandę i wie co dalej, zobaczymy. Zrobimy jednego z tych Rogerów, tak, bo to nam na przyszłość będzie lepiej. Kurwa, zapomniałem, że ja mogę takie ciosy. Znowu się coś zacina, ale to zagaduję, że za każdym razem ta pierwsza walka będzie tak wyglądała. Oj, Lee, czy ty masz tu nieskończone te combo tych swoimi girami, kurwa, jak było to wcześniej? Nie, ale masz mocne combo nawet tak po prostu. Bitch slap, kurwa, z giry, ty kumasz, co tu się dzieje? Musiałem w ten sposób zakończyć tę walkę. Nie było innej opcji. Let's go. A, dobra, mamy skurwysynów. Czy ja mogę ją wpierdolić? Mogę! Lecimy, motorówa! Dobrze. Na kurwiantes jest robione. Skurwysyn, wal na pizdę go. Chyba się udało, chyba się plan powiódł. Druga walka zakończona. Huarang i Yoshimitsu. Yoshimitsu pięknie wygląda na tym zdjęciu poglądowym.
Dobra, kurwa, kuma. Ja jestem coraz bardziej dumny z tego, że tobą mogę grać. Mhm. Shimizu Wiza chce zacząć jak ja, czyli na kurwianym, mocnym. Kurwa, bo ja chcę z kombo z tego zrobić jakieś, a nie to cały czas samo. Dobra. Dobra, teraz niech Kuma zakończy kogoś, bo chyba poprzednie walki wszystkie Lee kończyłem. Nie wiem, czy było warto. Genjack i Lei Wulong. Genjack wygląda coraz kurwa dziwniej. Nie wiem, o co chodzi z tą postacią. Najpierw kurwa zrobili z niego Negrito, teraz zrobili z niego kurwa Avatara, o co chodzi? Jaki wy macie problem do Jacka? Genjacka głównie. Reszta jakoś w miarę jeszcze wygląda. Okej, dobra, spokojnie, czekaj, bo dostaję w pierdol sążny. O, będzie bardzo podbródkowy, był chujowy, ale się udało jakoś mimo wszystko to wygrać. Kuma, jak jest biały misiem, to naprawdę ładnie wygląda. To się not gonna lie. Chyba nawet bardziej wolę taką wersję Kumy niż tę klasyczną. Kurwa, za późno, mogłem dodać X-a, to wtedy troszeczkę dłużej ten kopniak trwa. Chyba nawet więcej jakby HP zabiera. Chujowy kombos, ale kombos. Tak, tak się mówi. Ty pierwszy wstałeś? O ty kurwa skurwysyńcze. Dobra, złap go kurwa. Oj, oj, będzie pierdolnięcie. Niestety nie takie mocne, jak można było się spodziewać. Dobra, weź go kurwa rozbij. Zjedz go. Aha. Pff, zajebiście. Jesteś wielki, jesteś duży chłopiec, Kuma. Dobra, chuj, trzeba sobie poradzić Lee jednak. Kuma nie mógł się przebić. Poza tym Kuma się wolno kurwa rusza. Żeby nim podejść do tego typu. Masakra. Idi. Ostatnim razem jak byłeś przeciwko mnie, to kurwa nie da się walczyć. Teraz miałem wrażenie, że ty kurwa idealnie tańczysz tak, żeby moje ciosy uniknąć. To mnie przeraziło, to mi się nie podobało bardzo. Dobra, kujnie mi co tam... Tu ją na mnie robi, ja pierdolę, to było zajebiste. Dobra, to było chujowe, jak nie wiem. Okej. Tak, ja coś to ja potrafię, to się nie baw. O, to zgniecił, kurwa, zniszcz, zjedz, kurwa, zesraj, gównem ją. Brawo, wreszcie złapałeś coś. Dark Meat. Kurwa, w którejś nocy, nie, no, nadżywych, nie, jak to się nazywa, Boże, koszmar z ulicy Niązów, kurwa, bo... how sweet, dark meat. To było tak piękne. Mi się podobało. Mi się też wiele innych rzeczy podoba, które ludziom mogą się nie podobać, więc się bardzo proszę nie oceniać, tak? Dobra. Dobra. Kurwa, patrz co się dzieje, ja pierdoli. Perfekt! Kurwa, nawet ździebełko włosełka mi nie wyrwali. Jestem rozpierdalator 2000. Twoja matka mi tak mówi. To się liczy. No i dobra, dawaj mi unknown. Tutaj kurwa, żeby robić combo, to trzeba naprawdę bardzo... uważnie wciskał właśnie, znaczy generalnie jakiś ciosek, jak wiesz jak się robi, typu dwa razy strzałka i coś tam, to te dwie strzałki trzeba tak kurwa perfekcyjnie kliknąć, jakby to była jakaś gra taneczna. No i dobra, HP pierwsze zabrane, teraz trzeba liczyć, że te czerwone gówno zniknie.
No tego niech znika, to będzie też duża prośba ma. No i dobra, kurwa, i mamy kolejne postaci. Ja planuję jeszcze, tak, jeszcze jedne zrobimy. Zrobimy, kurwa, Pandę i Alexa może. Ja jestem za tym, żeby zrobić Pandę i Alexa. No, jakby się ktoś jeszcze dziwił, dlaczego ja brnę przez tą grę. No. Obawiam się, że mamy tu wszystko odpowiedź. Dobra, Namco, znikaj. Dziękuję. Arcade. Dobra, dajmy ją. Panda. I dajmy Alexa. Dobra, i to będzie dzisiejszy koniec. Górną część mamy zrobioną, na dole zostanie nam ładnie. Wszystko dobrze, zajebiście będzie. Nie, będzie lepiej niż zajebiście. Dobra, znowu się gra na początku zacina, na szczęście te pierwsze walki są łatwe, więc... Więc można sobie na to pozwolić, no... Różnica, opóźnienie jest w tym momencie mniej więcej takie, że ja bym zdążył wcisnąć przycisk, pójść po kawę i wrócić. Nie zrobię tego, bo kłamię. Ale sami rozumiecie, o jakie porównanie, o co mi chodzi dokładnie, nie? KO, no niestety, zadał mi trochę obrażeń. Jak miałem garda, to już tutaj zabiera trochę obrażeń. Zresztą w trójce chyba też ustawiłem, żeby zabierało. Więc nie było perfekt. Ganryu, kurwa, wraca. Ty gruby chuju, pamiętam cię doskonale. Lubiłem to bawalczyć, nie ukrywam. A Armor King to już nawet nie mówię. Chyba Armor Kingiem koniec końców wreszcie zdobyłem. Albo King, już nie pamiętam. Heihachiego w jedynce. I to było dla mnie kamień milowy, tak zwany. No to ty trochę tego mięsa masz jednak, Panda. Nie ukrywajmy. Do jedzenia. Dobra, pokażcie mi Alexa, bym sobie Alexa troszeczkę powalczył. Ja słyszałem 5 razy, jakby się coś wyjebało, a nie razu się jeszcze nic nie zdążyło wyjebać. To jest właśnie opis doskonały tego, jak ja to wszystko tutaj widzę. Nina, kurwa, ciebie też nie widziałem jakoś wyjątkowo w tym odcinku, w tej grze, na razie, póki co. Zniesiłem się, moja droga. Dobra, trzeba unikać. Kurwa, Lei jest odpalony w tej grze. To już jest kolejna walka, gdzie Lei naprawdę zadaje jakieś ciosy pojebane i generalnie wygląda, jakby chciał wygrać. Problem jest taki, że Lei nie może chcieć wygrać. Lei ma zakaz. Jest zakaz oficjalny. Jak waliłem Jonathan na glebę. No to trudno. Co ja ci powiem? Co ci powiem. Dobra, uważaj. Dobra, jakbym go kurwa mógł jakoś jeszcze złapać. No teraz już wiadomo, ale w tym locie kurwa to by było fajne przedłużone combo. Ty pojebało cię? Hurang, ty też jesteś kurwa odpalony, bo to jest kolejny raz. A nie, ty wtedy tego nie robiłeś, to robiła Unknown. Dobra, odwołuję w takim razie. Popierdoliły mi się postaci. No dawaj, już kończ go. Bez przesady, bez zabawy. No i spoko. No i fajnie. Jun, jaki nieskazitelny strój. Jun Kazama, powiem ci, że wyglądasz tak, że... O kurwa, mamy Lowa jeszcze, a mamy jednego Lowa, właśnie. Bo jest przecież Forest Low i Marshall Low. W trójce był inny i w dwójce jedynce był inny. Ciekawy jestem, czy tu mamy dwóch Lowów.
Bo jeżeli tak, no to ja chcę dwóch lołów w jednym, w jednej parze. To będzie rozpierdol wielki bąbelki. Dobra, dawaj go. Ją. No kurwa, co to za bronienie jest pod tych ciosów, kurwa, tych ledwo broniących. Weź się złap jakoś czy coś. Bo ona się trochę za bardzo poczuła. Ja wiem, że ona jest tu jednostrzałowych postaci, ale bez przesady. Wcale matriarchat jeszcze nie wygrał w tej grze. A wręcz przeciwnie, myślę, że po endingu Bruce'a przegrał boleśnie. Wong Jinrei, nie pamiętam już jak on się nazywa, ale Wong był całkiem dobry, ja go zawsze nie doceniałem, bo stary dziad, co on może, a tu się okazuje, że stary dziad i bardzo dużo może. Wręcz niepokojąco dużo. Dobra, wpierdol go. I chyba rzutem, kurwa jeszcze żyjesz, dobra, rzut za, mało zabrał jednak. Jeszcze dokończenie, dobrze, pięknie. Która to była walka? Szósta, siódma i koniec, i znaczy i boss. Tag battle. Bez pierdolenia, lecimy od razu. Dawaj, Alex, trochę ty się powyżywaj, bo tobie mało dawałem tutaj. Ale co ja poradzę, że pan do mi się naprawdę dobrze walczyło. Ale kurwa, no Aleksem jednak mi się troszeczkę słabo walczy. Mało obrażeń zadaje, słabe kombo się jakiś nim robi. Nie, jest to jednak postać, którą bym pragnął masterować, a nic w tym stylu. Kurwa, zmieniaj się! Chyba się zesrałem. Zmień się! Dobra, czekaj, niech on tam się jeszcze zregeneruje, dobra, chuj. Tak, kurwa, co to było? Ja pierdolę. Akurat jak się zmieniałem, to on musiał wyprowadzać cios. To było popierdolone. Było tak blisko, tak bolesnej przegranej. Unknown, twój strój mi się jeszcze bardziej podoba niż zwykle. Dobra, jednak się nie podoba. Nasza znajomość podczas tej walki źle się zaczęła. Mianowicie wpierdolem bolesnym. O nie, teraz jest lowem, kurwa. Widzę te ruchy, widzę tę stójkę, kurwa. Dobra, i teraz ją bij, kurwa! Walio jak konia, mam przejebane. Dobra, Alex, teraz cała nadzieja w tobie, bo masz w pizdu HP i masz w pizdu dużo szczęścia, jesteś zajebisty, dostaniesz kiedyś ciasteczkę. Nie wiem skąd te ciasteczkę, nie pytajcie. Ale się idealnie, kurwa, w bit wgrało. No i ostatni ending dzisiejszego odcinka. Kurwa, nie, chyba jednak matriarchat wygrał. Ja pierdolę, nie! Co to za ending chujowy? Nie zgadzam się z tym, pierdolić to. Nie ma mojej zgody na to. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia, cześć.